Widzowie z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek z ocenienia gildii, także prosiłbym was, żebyście tutaj zostawili na początku subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i co? Ja wam nie będę przedłużał, zapraszam do oglądania i tyle. Yo! Chcesz zakupić Minecraft Premium? To wbij na stronę tanimeinkraft.pl. Przy zakupie pamiętaj o wybraniu kodu ząbiaczek. Polecam! Ja sobie tutaj jestem już na dragonie i sobie ocenimy w dzisiejszym odcinku gildię stopki. Pierwszą gildią stopki jest gildia duch, także wpiszemy sobie GTP duch. O, widzę, że jakiś typek tutaj z gildii duch właśnie zabił. Tak, zobaczcie, jaką gildia ma duch gildię. Wow, jaką oni mają gildię gildia duch. I ja pierdziele, czekajcie to, a zrobię sobie normalnie tego screena, widzę, zobaczcie to. Ja pierdykam. No to jest, widzowie, najbogatsza gilia chyba jaką znalazłem. No nieźle, no nieźle tutaj kuboidzik zrobiony, kurczę wam powiem, widzowie. Ładniutko, ładniutko tutaj z... w sumie z złota wyłożony. Tutaj mają... Ej, fajnie, że bezwiecznie mają, tylko... Czekajcie, jestem ciekaw, czy... Nie, dobra, bo to chyba nie wiem, co to daje w sumie. Aha, dobra, to daje to, że po prostu oni... to daje po prostu to, że oni jakby... czekaj, bo kurde, postawiłem klocek, skopię im to. To daje po prostu to, że oni sobie tego, nie? Jak tu im ktoś przebija gilię, no to sobie ten piasek spuszczają z góry. No, kuboidzi, widzowie, wam powiem, że mają mega, mega kozacko mają tutaj kuboidzik zrobiony. Także totalny, totalny szacun dla nich, bo kuboid wygląda naprawdę, naprawdę, naprawdę mega. Czekajcie, weźmiemy sobie do żółwika, tylko muszę to poczekać chwilę, aż mi mije ten efekt kopania. No dobra, jednak mi to nie bije. Dobra, to GTP, pójdziemy sobie GTP duch 20 poziom. Czy mają coś na tutaj 30 poziomie? 40? Chyba nic nie mają, kurde. Niestety nie mogę sprawdzić sobie tych gili tutaj od dołu, polatać. Ale z tego co mi się wydaje, dobra, oni na pewno mają po prostu taką... oni na pewno mają po prostu gilię w taki sposób, że... że po prostu, no wiecie, mają, o właśnie, takie piętra, żółwiki. Ale mają gildię taką, wiecie, pokoje do kopania nawku i tak dalej, i tak dalej. W sumie jak każda gildia. Dobra, strasznie, czy jest w ogóle ktoś info z duch online. TP Hajza, Hajzak Down. TP Hajzak, czekajcie, to tak, Hajzak Down. Dobra, TP tutaj do gościa, on jest na spawnie. Okej, okay, tutaj typeczki są na spawnie. Także... typeczki są tutaj na spawnie. Dobra, włączymy sobie godę, żeby nikt mnie tutaj na tym spawnie nie zabił. To jest jakiś gościu z pampów. Siemano, kolego, siemano, siemano. Dobra, przejek sobie po prostu, bo mi on chyba wiedział, że tutaj po prostu sobie latam i sprawdzam graczy. Okej, na spawnie tutaj nikogo nie ma, więc stepnijmy może do gildii, do drugiej gildii stopki, jest to gildia WA. Kiedyś masz do tej gildii nawet tepałem. Ulala! Ej, co oni tu mają, jakieś romantyczne pokoje? Zobaczcie to. No nieźle, co to jest? Co to jest tej cholery? Zobaczcie to, czekajcie. Setny poziom, to jest chyba coś takiego, tak, setny poziom. Co oni tu mają? Aha, gildii mają po prostu tutaj. To ja muszę stepnąć gdzieś, nie wiem, na 200 kratkę. W takim razie, o, dobra, jesteśmy u gildii WA, gildii stopki. Jak to u nich wygląda wszystko? Jak to u nich wygląda, wiecie, plus co to jest? Aha, czaje, tu po prostu jak będzie tego, będą ich ktoś przebijał, tutaj tym będzie piasek, tak, tak, tak. Jak będzie ktoś ich przebijał, tu po prostu sobie, wiecie, skopią te stoniarki, będzie ten piasek spadał na dół. Ale też może ktoś po prostu trollować i wysadzić tu rzucakami dookoła, więc to takie średnie, że tak powiem. Ale pomysł fajny jest w ogóle za chill, to jest boy farmerów, ja pierdziele. Wow, jestem ciekaw, czy to wszystko z boy farmerami, czekajcie, mogę to zniszczyć. I ja pierdzielę, tak, to będzie chyba wszystko boy farmerami zrobione, no to nieźle. No to nieźle tutaj gildia sobie, moi drodzy, zrobiła kuboi, także no gildia WA, no ładne, ładne zabezpieczenia mają, naprawdę. Wiecie co, pójdę sprawdzić takich, może na 20 poziomie coś będą mieli, 30 poziomie. Kurde, szkoda, że nie mam GM3, bo tak bym sobie latał pomiędzy po prostu pokojami. Niestety czegoś takiego nie ma, bo tutaj administracja, psajek mi chyba aż tak bardzo nie ufa, żeby mi dać GM-a. Chociaż mimo nic bym nie rozwalił. Dobra, tepnijmy do gildii SC. 120 poziom, gildia SC, gildia stopki. Jak to widzowie będzie wyglądało? Jak to widzowie będzie wyglądało? Co oni tutaj mają? Ja pierdzielę, co to jest za gildia, widzę? Znacie to? Co to jest za gildia do tej cholery? Tutaj jakaś dziwna ta gildia. Co to są w ogóle za bloki? Ej, możecie mi napisać w komentarzu, co to są za bloki, bo ja nie mam pojęcia, co to są za bloki. Powie mi ktoś w komentarzu, co to są za bloki, widzowie, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co to są za bloczki. Dobra, bacona mają, stręże mają, ale te bloki są naprawdę dosyć komiczne. Naprawdę te bloki, widzowie, są dosyć komiczne i śmieszne. No, trzeba to, widzowie, przyznać, że naprawdę, no, te bloki są dziwne. Czekajcie, pozwólcie, że rozkopię to w jakiś sposób. Nie, nie mogę, kurde, szkoda, że nie mogę rozkopywać tego, wiecie, jest ten efekt taki, że wiecie, że nie możecie rozkopywać, to jest trochę średnie. Mogliby to ten, mogliby na przykład jak dostaję tą rankę to usunąć, ale dobra, no nic na to nie zrobimy. Tepnijmy może do gildii tutaj na 90 poziomie. Dobra, jesteśmy w ich żółwiku. Tu mają jakiś spadzik, ej wiecie co, czekajcie, może mają taki spad, że po prostu się w dół spada. Hmm,
Nie wiem w sumie jaki mogą mieć spad. No tu mają jakieś te gildi wejścia. No nie wiem w sumie. No mają jakąś gildię, ale dobra. To po prostu raczej mają GTPS setup, mimo że jeszcze na nie wiem, 10 poziom, 20. 10 coś w tym stylu. No, czyli mamy po prostu takie fejkowe rzeźcie, jakby. Nie wiem, jeszcze 70, 80 sprawdźmy. Okej, dobra, gildia jest tutaj, ma takie fejkowe zejścia. Tepnijmy może do gildii TTD. Do tej gildii TTD jest też te pewne jakieś edycji, więc tu są gildie, które dosyć często są w tych topkach. Oj, czekajcie. Dajmy tutaj 190 poziom, bo tutaj widzę, że ich gildia jest dosyć wysoka. No właśnie, ich gildia jest dosyć wysoka. O, widzę, że ktoś mi się wbijał do gildii. Zobaczcie to, ktoś mi się wbijał do gildii. Chociaż nie, to jest po prostu z tej strony zgrifowane, czyli zapewne ktoś wysadził po prostu rzucaka. Ale też mają tutaj bacona, gildia zabezpieczona. Tak jak myślałem, ktoś tu wysadził mi po prostu rzucaczka. Chciał się dostać do środka, ale gildia zabezpieczona w jak najlepszy sposób. Są takie główki, czy jest to może moja główka? Czekaj, czy jest to moja główka, poszukajmy mojej główki, widzowie. O, czy jest to główka może kogoś, kogo znam? Nie, nigdy żadnej tej główki, żadnego gracza, którego znam, niestety nie ma lub stety. W sumie to nie wiem, bez różnicy to. Uuu, tu mają grif, o kurde, zobaczcie to. O, chyba ktoś ich nie lubi. Chyba ktoś nie lubi tej gildii, bo zobaczcie jaki grif im zrobili dookoła. Ja pierdzielę. Czekajcie, taki grif mają dookoła, no ktoś ewidentnie musi tej gildii nie lubić. Komuś zaślij za skórę po prostu. Oj, komuś zaślij za skórę. No niestety, tak to niestety widzę w tych czasach jest, że różne sposoby są na grifowanie tych kuboidów. Dobra, gildia LDN, 120 poziom. Oj, ci kurde, też mają wysoki kuboid. Ja, co? Wait. 260 poziom. Co, i czy to jaki to jest wysoki kuboid? Ci też w ogóle widzowie mają jakiś klocek, zobaczcie to! Ja pierdzielę, ci jaki klocek w ogóle zrobili. Co za ziomki, jaki kloc w ogóle zrobili. Co jest nie tak, widzowie, co jest nie tak, zobaczcie to. To jest kloc, kurde, nie wiem jak tego kloca nawet nazwać, ale no niezły klocek widzowie. Też tutaj gildia dobrze pozabezpieczana, także mega w porządeczku. Oj, tutaj, o, ktoś mi się wbijał do gildii, czy to rzucakami? O, ktoś mi rzucakami tego wystrzelił, ale powiem, że mają fajnie fosy zrobione, bo zobaczcie. Mają kilka kratek tego na dole, to jest 8 poziom, na 10 poziomie to mają, a tu jest poziom 5, więc fajnie tutaj jest, ile? Raz, 5 kratek chyba, nie? Raz, dwa, no, 5 kratek jest wyłożone tego obsydianu, więc fajnie to jest zrobione. Tutaj też im się ktoś wbijał, no kurczę, widzę, że tutaj chyba ktoś ich nie lubił też, bo też nam też zresztą się wbijali do gildii. Teraz jak przed chwilą jak wbiję na serwer, to mamy też gildię mega pogryfowaną. Dobra, sprawdźmy co tu się widzowie dzieje, czy mają coś tu w skrzynkach, nic, pustą skrzyneczkę mają, niestety, pustą skrzyneczkę. Dobra, gildia LDM, dobra, tak mimo że na 10 poziomie, może coś będą mieli tutaj 30, 50, 60, dobra, nic nie mają. Dobra, następną gildią, do której tapniemy, niech będzie gildia Szef, GTP Szef, nie ma nikogo od nich online. Okej, co oni mają tutaj GTP Szlef? Szef, przepraszam, nie Szlef, tylko Szef. Uwaga, gdzie jesteśmy? Taki średni ten kuboid. Tamte gildie stopki miały zdecydowanie lepsze kuboidy, masz szczerze powiem, no. Ten kuboid mi się nie podoba. Możecie w sumie napisać w komentarzach, który wam się kuboid najbardziej podobał, bo to jest dla mnie też ciekawe. Co o tym sądzicie, który po prostu kuboid się będzie najlepiej wam podobał. Przepraszam tutaj za Messengera. No, także tutaj, kurde, tak to wygląda, widzowie. Tak to wygląda, moi drodzy. Następną gildia będzie gildia... Ej, wiecie co? Topniemy może... Czekajcie, Buźka. Sprawdźmy może gildię Buźki. Jak wygląda gildia Buźki? GTP, a ma rolę. Dobra, tak jak zawsze ma rolę, nie byłem tego pewien. Gildia Roll. Jak wygląda gildia Roll? O, tutaj widzę jakąś drzewkarkę mają z emeraldzików. O, kurde. Powiem wam szczerze, że kuboid to dobrze mają zabezpieczone, aczkolwiek... Nie wiem, tak jakoś tak nie podoba mi się ten kuboid. O, kurde, tu... No, w sumie tak. No, widzowie, właśnie bym zablokował na dragonie. Nie wiem, czy wiecie, co to robi, ale są to wagony. Także, no widzicie, możecie budować sobie kuboid cały czas. Możecie sobie budować kuboid cały dzień i przyjdzie wam jedna gildia, zrzuci wam z 50 wagonów, no i macie taką japę po prostu i weź sobie potem to naprawiaj. Także to nie jest zbyt przyjemne, jak ci taka gildia to zrobi. Tu mają też pogryfowane trochę gildie. Nie no, gildie mają chyba ogólnie w porządeczku. No, role tutaj, wiadomo, masóweczka. Masówka role, nie wiem ile to jest, widzę info role, pewnie ich jest dużo, nie? A nie, jednak nie jest ich tak dużo, myślę, że jest ich więcej, tych ludzi z roli. No dobra, jest ich tyle tej roli, jakieś główki tutaj mają. Siema Move, aha, tu rozumiem, że gildia Move mieli wojnę, pozabijali ich na jednej klepie, coś w tym stylu. Okej, to czekajcie, info role, kto tam był online, dobra, TP zaczął, zobaczmy co robi gildia role może na serwerze. O, tutaj gościu sobie kopie, no czyli to co mogą robić o tej godzinie na serwerze, czyli sobie po prostu kopać. Tam jest kolejny ziomeczek Gargamel, tepnijmy do Gargamela, znaczy co robi Gargamel, też kopie. Oczywiście, co by mogły robić gildie
w tym momencie na Dragonie, o tej godzinie, ja to nagrywam o 8 rano, widzę, w sumie o 8, boże, o 9 rano, TPX Husky, tepniemy tutaj do Huskiego, Husky też kopia, ciekawe ma, czy ma skina pieska, kurde, nie widzę, czy ma skina pieska gościu, a nie, ma tutaj pelerynkę pieska, czy skina ma? Chyba ma też skina pieska, no nie widzę, ale Husky tutaj fajna, fajna peleryneczka, kiedyś miałem sam podobną taką peleryneczkę. Dobra, czekajcie, tepnijmy może tutaj, tepnijmy może do kogokolwiek, wybierzmy tutaj tabem, tylko tepniemy, zobaczymy co robią gracze na Dragonie. Uwaga, podłoga hajsik, co tutaj podłoga hajsik robi? Kopię w jednej kratce. Podłoga hajsik kopię w jednej kratce, chyba go ktoś widzę tutaj strollował, zobaczcie to. Ja pierdzielę, chyba ktoś mu zrobił pranka z jego gili, czekajcie widzowie. Chyba ktoś mu zrobił prankę, czekajcie, zobaczmy, gdzie to on był na początku. Gdzieś w obsydianie, a co tutaj chodzi? Dlaczego on kopie bedrock? What the fuck? Dlaczego ten typek kopie bedrocka, widzowie? LOL. Dlaczego ten typ kopie bedrocka, lol? To jest najdziwniejszy gracz na serwerze. Ja pierdzielę. No nieźle. No nieźle, widzowie. Dobra, tepamy do następnej gildii, musimy to zrobić chwilowe cięcie. Tepnijmy do gildii shit i to będzie to ostatnia gildia na tym odcinku. Dajmy sobie poziom 120. Jaki wygląda gildia? Okej, to jest po prostu taka gildia piaskowa, także... Także no tak średnio wygląda ich ta gildia, tak średnio bym powiedział, naprawdę, mega średnio. Ocenimy sobie tą gildię, zobaczmy jak to wygląda. Okej. Co tak wygląda? No taka gilia, taka średnia. Dobra widzowie, w tym momencie... A, oni mają tu bacona, nie zauważyłem. Dobra widzowie, w tym momencie chciałbym zakończyć wam ten odcinek. Także co, trzymajcie się, życzę wam wszystkiego, życzę wam miłego dnia. No i co, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dzięki za oglądanie, ktoś dotarł do końca, napiszcie w komentarzu hashtag kuboidy, a ja wam przypiszę serduszko i być może coś odpiszę. Także pozdro, eluwa i yo!